Survive the Hill to asymetryczny multiplayer z elementami survival horroru dla maksymalnie 10 osób. Gra została stworzona przez zespół Redivided Studios i powinna zadebiutować we wczesnym dostępie 21 stycznia bieżącego roku. W produkcji nie przewidziano języka polskiego. W swoich założeniach gra dosyć mocno przypomina chociażby Dead by Daylight. Na mapie ląduje 5 bądź 10 graczy w zależności od trybu, który wybierzemy. A do wyboru mamy opcję 4 na 1 lub 8 na 2. I tak dla przykładu 4 graczy wciela się w tak zwanych ocalałych, a 5 zostaje klaunem zabójcą. Analogicznie dzieje się w wypadku rozgrywki 8 na 2. Gra dosyć mocno stawia na kooperację, bez której, jak się domyślacie, nie będziemy w stanie przetrwać. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że oprócz klauna zabójcy na mapie grasują też zombie, a my do wyboru mamy tylko bronie do walki wręcz. Te podczas gry mogą się zepsuć. Wtedy czeka nas naprawa broni przy którymś z rozrzuconych na mapie stołów naprawczych. Mapy są generowane proceduralnie. Za każdym razem zaczynamy więc w zupełnie innym miejscu i z innym rozstawieniem. Ciekawa mechanika pojawia się w wypadku zabicia naszego kolegi przez klauna. Zabójca ma bowiem moc przemienienia martwego sojusznika w zombie, tym samym powiększając ich ilość grasującą po mapie. Jak to bywa, zombie są wrażliwe na dźwięk, tak więc dosyć często będziemy zmuszeni do przemykania w ciszy. Grę ukończymy wówczas, gdy naprawimy swój samochód, co pozwoli nam na ucieczkę z tego przeklętego miejsca, bądź gdy jako klaun zabójca wyeliminujemy wszystkich graczy. Warto wspomnieć też o tym, że za zabójcem możemy ustawić sztuczną inteligencję. Akcję w grze ukazano z perspektywy trzeciej osoby.